Dzień dobry, Magda Banasiak, Greenecopoland. Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy na plantacji, która no niestety, ale około 2 tygodnie temu przyszedł tutaj dość porządny grad i bardzo mocno poniszczyło szczypior. Więc chciałem Państwu powiedzieć, jak sobie radzić w takiej sytuacji, jaki pierwszy produkt warto zastosować na taką plantację, która została bardzo mocno uszkodzona. To jest produkt, o którym już mówiliśmy rok temu, kiedy też mieliśmy takie sytuacje po gradzie i zalecaliśmy produkt Rame Zolfo Ferticus 3. To jest produkt miedziowy, ale nie tylko miedziowy, tam jest lenochorek miedzi, siarka i mangan i naprawdę połączenie tych 3 składników daje rewelacyjne efekty, jeśli chodzi o odkażanie tkanki, ale nie dezynfekowanie jej tak drastycznie, jak to robią niektóre produkty. Dzięki temu ona jest odkażona, ale ma taką odporność na kolejne porażenia, bo wiadomo, że jeśli mamy uszkodzoną tkankę, to łatwiej gdzieś o infekcję, więc tutaj ta ochrona trwa dłużej. Nie dość, że miedź, siarka i mangan odżywiają roślinę, to jeszcze faktycznie zabezpieczają przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi. Efekt po tym produkcie jest taki, że roślina bardzo szybko dostaje takiej zieloności liścia i tutaj też rolnik zauważył, że po kilku dniach od zastosowania tego produktu plantacja od razu zaczęła jakoś tak lepiej, ładniej wyglądać i to jest ten efekt, na którym nam zależy, aby odzyskać taki kolor blaszki liściowej, który sprzyja procesowi fotosyntezy. I to jest pierwsza rzecz, którą robimy. Później oczywiście ochrona fungicydowa, żeby był produkt systemiczny, który krąży w tej roślinie. Też mamy taki okres, kiedy pojawiają się mączniaki na plantacji, więc też musimy jednocześnie tą uszkodzoną cebulę chronić przed infekcjami. I to zostało już też tutaj zrobione. Dzisiaj jesteśmy po kolejnym zabiegu, tym, o którym mówiliśmy właśnie z kolegą rok temu, gdzie już podajemy produkty z magnezem, z żelazem, to żeby właśnie tą zieloność liścia przywrócić i do tego jeszcze aminokwas, który jakby indukuje tą naturalną odporność roślin, wzmacnia je i przyspiesza regenerację. Więc zachęcam Państwa do zapoznania się z tym filmikiem sprzed roku. Tam znajdziecie pełną jakby receptę na takie zabiegi po gradzie i naprawdę polecam produkt Rame Zolfo Ferticus 3. To nie jest tylko produkt miedziowy, miedziowo-siarkowy. Ta mieszanka, te proporcje tych składników są tak genialne, że roślina dostaje pomoc przy regeneracji, przy odkażaniu i odbudowie. I nie tylko cebula, ale w tamtym roku mieliśmy też w sezonie ogórkowym mnóstwo telefonów, gdzie też mamy zresztą nagrany filmik, on krąży w sieci, gdzie mówiliśmy, jak działa to na choroby bakteryjne. Rewelacyjny produkt. Wiadomo, że to nie jest fungicyd, to jest odżywka, ale właściwości miedzi, siarki, manganu znamy już od dawna, że sobie faktycznie świetnie dają radę przy takich sytuacjach, więc zachęcam, polecam, zapoznajcie się Państwo z materiałem tym sprzed roku i z opisem naszego produktu na stronie Greenecopoland. Dziękuję bardzo.